Nazywam się Tadeusz Baranowski i jestem polskim rysownikiem bande dessinée. Rysuję komiksy już blisko 50 lat. Co mnie skłoniło do tego, żeby zająć się tym gatunkiem? Pracowałem w gazecie dla młodzieży, która drukowała komiksy chętnie czytane przez młodzież polską. Byłem tam redaktorem i od tego zaczęła się moja przygoda z komiksem. Zawsze byłem niezależnym autorem, który uciekał od cudzych scenariuszy. I ten komiks, który ja rysowałem, zawsze był związany z moimi osobistymi zainteresowaniami, którymi była przyroda, astronomia, nauka. Uciekałem od wszelkich takich sytuacji, które były związane z polityką, ale jednocześnie żyjąc w tamtym świecie nie dawało się uciekać całkowicie od realiów, w których się żyło. Więc gdzieś w podtekście ciągle pojawiały się sytuacje związane z tamtym okresem. Dla mnie Francja zawsze była sercem komiksu, niezależnie od tego, co tam się mówi o Ameryce. Całe życie uważałem, że Francja to jest miejsce, w którym komiks światowy czerpał pełnymi garściami inspiracje, sposób przekazu rysunkowego, ilustracji. Dla mnie to była zawsze bardzo inspirująca. Moim zdaniem w dalszym ciągu nie przywiązuje się wystarczającej wagi. Niemniej jednak są regiony, organizowane są wydarzenia związane z komiksem. Jest dosyć podobnie jak we Francji, muszę powiedzieć. Niedoceniany jest nadal komiks, mimo że ma fantastycznych rysowników i myślę, że do tego musi powoli sytuacja dojrzeć zwyczajnie. Trzeba czasu na to.